Jak wybuchła wojna, ta druga, Bieleńszczyzna została zajęta przez armię radziecką. I to były inne stosunki niż w okolicach Warszawy. Zupełnie inne stosunki były na Bieleńszczyźnie. Jeżeli chodzi o majątek, to podzielone, to ma znaczenie dosyć duże później tego, co się dalej działo. Stawy rybne zostały upaństwowione, lasy zostały upaństwowione, tylko zostało na 30 hektarów ziemi ornej, ponieważ konie zostały oddane na wojnę polską, jak ja mówię, ponieważ mężczyźni też nie wrócili jeszcze z wojny, pracownicy orwidowscy. No zostałyśmy z mamusią, mężczyzn nie było, rodzice się rozeszli dosyć dawno, same na gospodarstwie. No ja całą jesień pierwszą 1939 roku orałam, zwyczajnie pługiem szłam i orałam. Został jeden stary koń i trzy źrebaki, które jeszcze nie nadawały się do tego, żeby pracować. No ale trzeba było zacząć pracować. Po czym Litwini dostali od Związku Radzieckiego teoretycznie władzę nad dużą częścią Wileńszczyzny. Myśmy byli koło Wilna blisko. I Litwini byli dla Polaków bardzo niedobrzy. Gnębili dostawami obowiązkowymi. Nie było możliwości zarobku. Ja byłam pracownikiem przed wybuchem wojny. Byłam pracownikiem Państwowego Banku Oddziału Wileńskiego, Państwowego Banku Rolnego w Wilnie. Jeżeli bym przyjęła obywatelstwo litewskie, to mogłam dalej pracować. Ponieważ nie zgodziłam się, to w październiku zostałam zwolniona z pracy i wróciłam do Orwidowa. Całkowicie zajęłam się gospodarstwem, robotą męską. Tak, bo mężczyzn nie było. Dopiero jak wrócili z wojny, to mogli, ale z kolei rzeczy nie było czym płacić. Wobec tego ja byłam ten roboczy główny. I to były czasy bardzo, bardzo trudne. I tak przeszedł czas do wiosny 40 roku. Wiosną 40 roku Litwini poprosili, w cudzysłowie, żeby włączyć Litwę, tę część Wileńszczyzny, do Związku Radzieckiego jako którąś tam z rzędu republikę. Przyszła władza radziecka. Władza radziecka chciała się popisać, że oni są o wiele, wiele lepsi od Litwinów dla Polaków. No tak, no i przyszła władza sowiecka. Ktoś mnie informuje, że można w lasach państwowych zarobić jako wozak. No, dwa konie są. Jeden z naszych byłych pracowników jedzie jednymi saniami, to już przyszła zima, dużo śniegu było, jednymi saniami, drugimi saniami. Ja jadę i całą zimę pracowałam w lesie jako wozak. To znaczy jechało się w ciemnościach, wyjeżdżało się do lasu, ładowało się na sanie drewno, metrówki takie, drewno opalowe, wiozło się na stację Bezdany, tam układało się znowu w sągi to drewno, wracało się jeszcze raz do lasu, znowu ładowało się i dwa razy trzeba było obrócić. No i tak dociągnęło się do wiosny 1941 roku. W 1941 roku pojechałam, to było chyba w czerwcu, tak w czerwcu było, pojechałam do Wilna. Nie wiem, musiałam się spotkać z kimś, dowiedzieć o kogoś, już nie bardzo wiem. Jakoś bardzo mało kontaktu utrzymywało się z miastem, bardzo mało. I byłam u znajomych, okazało się, że ten pan doktor umarł właśnie dwa dni przedtem, że jego żona i córka nie mają pieniędzy na pogrzeb. No, zwróciły się do mnie, czy nie mogłybyśmy z mamusią pomóc. Wróciłam do domu. Mamusia powiedziała, twoje pieniądze, ty zarobiłaś, zawieź. Pojechałam do Wilna i przez wiele lat później mamusi nie widziałam. Przyjechałam do Wilna i wtedy
Sowieci zaczęli wywozić z Wilna masowo ludność polską. Tego dnia uprzedzono mnie. Ci państwo mieli telefon, państwo żebrowscy. Ktoś tam ze znajomych wiedział, że jestem w Wilnie. Uprzedzono mnie, że mamusie już wywieźli. Tam, stamtąd z majątku. No, więc... I żebym nie wracała, bo mnie szukają.